Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Znalazłem taką ulotkę z mieszkania. Chcę kupić. Zgadza się, tak. No dobrze. To ile pan chce zapłacić za 48 metrów? Proszę pana, zapytam kilka rzeczy. Jaka to jest mniej więcej okolica? Dobrze, które piętro? 3. 48 metrów, tak? Tak. I to jest w jakim stanie mieszkanie? Po remoncie dobrym, czy do odświeżenia? Dobry. Dobry. Dobry stan. Tam jest układ dwupokojowy, tak? Czy ile tam mamy pokoi? Tak. To jest pełna własność z księgą? Tak. Pełna własność. No nie, panie szanowny, nie widzę nieruchomości, ciężko jest mi stwierdzić, ile tam dokładnie pan. Mogę pan zaproponować, nie pan ma jakąś swoją cenę? Nie, czekaj, co pan powie. Inaczej, no to musimy się umówić, a takie wyceny przez telefon to nie są miarodajne. Ile pan oferuje za metr? Ile za metr? No proszę pana, no ja mogę panu zakres podać, tak? Nie wiem, 6-7 tysięcy za metr mogę panu powiedzieć, tak? Ale ja dokładnie panu nie, przez telefon nie powiem. Dobrze, dziękuję. Za mało.